Cześć kochani, przychodzę z taką ciekawostką. Zrobiłam małe zakupy, już wam pokazuję tutaj, o, w tej oto perfumerii. I dostałam całkiem sporo próbeczek marki, która jest bardzo ciekawa. No, jak widzicie, jest tego sporo. To jest taka nowa linia, nowa marka, względnie nowa, jeśli spojrzymy na cały świat perfum. Essential Parfums. Właścicielka marki chyba była 2 dni temu w Polsce. Mnóstwo. Inaczej. 8 albo 9 niezłych perfum. 3, jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 niezłych perfum. No wybaczcie, efekty specjalne. Minimalistyczne flakony, perfumy po prostu z nazwiskiem. Zobaczcie. Ta wanilia, znam już ją od lata. W lecie pachniała dziwnie, a teraz pachnie świetnie. Bergamotka, no nazwa nie kłamie, zobaczcie. Perfumiarz, skład, zdjęcie, które no, po prostu mówi więcej o składzie niż nie jeden tekst. Róża będzie zaraz. Figa dla miłośników właśnie tej trudnej nuty. Dla mnie zapach trudny do udźwignięcia. Uważam, że pachnie tynkiem, takim mokrym. Może się to komuś spodoba. Taki oto zapach. Ceniony i chwalony. Nie przypadł mi do gustu. Może potrzebuje swojego czasu. Może to jest po prostu zapach dla mężczyzn bardziej. Niezły jest ten. Piżmo w wykonaniu Kalis Baker, czyli pani, która zrobiła Żadora. Też lepiej pachnie teraz niż latem, bo już miałam pierwsze podejście. Jeszcze jest Vetiver w takim oto wydaniu, ale moim ulubieńcem i pewnie będzie o tym film. To jest ta róża, zrobiona przez Sophie Labbe. Świetne perfumy, naprawdę znakomite. Najpiękniejsza róża z tych, które znam. Pa, pa!